W tym odcinku omówimy sobie jeden z algorytmów sortowania, mianowicie sortowanie przez scalanie. Bardzo potężny algorytm, i od razu wykorzystamy go do posortowania budowanej przez nas listy jednokierunkowej, połączonej jednokierunkowej. Tak, przez kilka ostatnich odcinków robiliśmy różne operacje na listach. Najpierw, oczywiście, sami ją zaimplementowaliśmy za pomocą klasy. I dzisiaj wykorzystamy to, co tworzyliśmy przez tych kilka ostatnich odcinków, do implementacji algorytmu sortowania przez scalanie. Zanim jednak przejdziemy do kodu, chwilę czasu chcę poświęcić na ogólne omówienie tematu. Bo zanim coś się zakoduje, no to trzeba to najpierw sobie wyobrazić, dobrze to zrozumieć, i dopiero, dopiero potem można przejść do kodowania. Więc tak, powiedzmy, że to jest nasza lista, to są te pudełeczka. Każde zawiera w sobie jakąś liczbę i wie, które pudełko jest następne, tak? czyli każde wskazuje również na następne i mamy 6 elementów. 6, no, dlatego żeby nie było ich za mało, ale też żeby nie było za dużo, bo wtedy to się robi zbyt skomplikowane, a my tylko chcemy zrozumieć ideę. Mamy tak 3, 7, 2, 1, 9, 8 i będziemy starali się posortować je rosnąco. Tak? Czyli najmniejszy na początek, i potem każdy następny ma być większy od poprzedniego. Więc jak to działa? W pierwszym kroku dzielimy listę na pół. No tu mniej więcej jest połowa, nawet nie mniej więcej, tylko dokładnie w tym miejscu jest połowa naszej listy i rozbijamy jedną listę na dwie mniejsze. Tak? Czyli dzielimy listę w połowie. I tw tworzą się dwie mniejsze. I ten proces powtarzamy do momentu, aż, będziemy aż otrzymamy listy, które będą składały się z pojedynczych elementów. No i tak, podzieliliśmy tą listę na dwie mniejsze. Jeszcze teraz niczego nie sortujemy. Jedyne co robimy to rozdzielamy na pół. No, ale nieraz będzie się tak zdarzało, że y, liczba elementów w tych y, listach nie będzie parzysta, tylko będzie nieparzysta, tak? Więc wtedy nie będziemy w stanie podzielić na pół, tylko będziemy rozdzielali na przykład tak jak tutaj w stosunku 2 do 1. I tak musimy podzielić, no nie da rady na pół, no to o, w jakiś inny sposób y, Chodzi o to, żeby te listy stawały się coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż dojdziemy do list z pojedynczymi elementami. No i tak rozdzielamy sobie te listy rozdzielamy tutaj, ta się podzieliła na dwie, takie, ta na dwie takie, i tak dalej. Tu już mamy pojedynczy element, więc dalej nie dzielimy, to też będziemy musieli sprawdzić w kodzie, czy już doszliśmy do tego przypadku granicznego, czyli mamy jeden element w naszej liście i dalej. Kończymy dzielenie, a tutaj mamy jeszcze dwa, więc również rozbijamy na dwie mniejsze listy. Ten był pojedynczy, no i tutaj ostatni też rozbijamy na dwie mniejsze listy. I na razie jedyne co zrobiliśmy, no to sobie podzieliliśmy tę listę na jakby takie malutkie listy, gdzie każda odpowiada pojedynczemu pudełku. Więc jaki jest następny krok? W następnym kroku dopiero pojawia się scalanie, czyli łączymy pojedyncze listy w, w, w takiej kolejności, w jakiej są ustalone, w, 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 jakiej, w jakiej zostały ustawione, w większe listy. Najpierw dzieliliśmy, a teraz nagle łączymy. Tak, no stąd to scalanie, ale już na etapie łączenia łączymy je w odpowiedniej kolejności, czyli porównujemy, czy na przykład 3 jest mniejsze od siódemki. No, jest, więc 3 będzie w tej nowej liście na pierwszym miejscu, a 7 na drugim i tak dalej. A na przykład tutaj czy 2 jest większe od 1? Czy 2 jest mniejsze od 1? Tak? To 2 nie jest mniejsze od 1, więc zamieniamy kolejność. I 1 wejdzie na pierwsze miejsce, a 2 na drugie. I tak w każdym kroku będziemy otrzymywali dwukrotnie mniejszą liczbę list niż w poprzednim aż do momentu, kiedy otrzymamy pojedynczą listę o liczbie elementów równej tej wyjściowej, natomiast elementy będą już posortowane. Czyli jeszcze raz yy, może powiem, co tutaj się stało. Mamy trójeczkę i siódemkę. Pytamy się, czy trzy jest mniejsze od siedem? Tak, więc wrzucę go do nowej listy na pierwsze miejsce, a siódemkę na drugą. Czy dwa jest mniejsze od jedynki? Nie jest. No to tutaj pomyliłem. <noise> e, tak, to sobie przestawimy w to miejsce, a dwójkę w to miejsce, tak? E, I e, czy dwa jest mniejsze od jedynki? Nie jest, więc jedynka wskakuje na pierwsze miejsce, a dwójka na drugie. Czy 9 jest mniejsze od 8? Nie jest, więc ósemka wskakuje na pierwsze, a dziewiątka na drugie. I w następnym kroku robimy to samo. Nie łączymy teraz pojedynczych list zawierających pojedyncze elementy, tylko takie większe listy. I im więcej mielibyśmy w ogóle elementów wejściowych, to tym więcej kroków musielibyśmy wykonać. Ale za każdym razem po takim połączeniu otrzymamy dwa razy mniej list, aż dojdziemy do takiej listy pojedynczej z posortowanymi elementami. Czyli w następnym kroku łączymy. Tą listę z tą i otrzymujemy taką listę. Tak, czyli tutaj możemy sobie narysować strzałeczki. A ponieważ mieliśmy nieparzystą liczbę list, no to jedna ta ostatnia została taka, jaka była poprzednio. No i jak połączyliśmy tą z tą? No pytamy się, czy 3 jest mniejsze od 1? Nie jest, więc 1 wrzucamy na pierwsze miejsce. Dalej, trójka zostaje. Czy 3 jest mniejsze od 2? Nie jest, więc dwójkę wrzucamy. No, i jak już ta lista się skończyła, no to elementy z tej listy wiemy, że wszystkie są posortowane w odpowiedniej kolejności, więc wrzucamy tak, jak zostało posortowane. I w ostatnim kroku zostają nam dwie listy. I łączymy je znowu na takiej samej zasadzie. I otrzymujemy listę, która równa jest liczbie. Element, która posiada tyle samo elementów, co ta lista wejściowa, ale już wszystkie są posortowane. No dobra, no to wydaje mi się, że w miarę e, wiadomo, jak to działa. W pierwszym kroku dzielimy, a potem w drugim kroku scalamy. Tak? Czyli musi być jakaś funkcja, która realizuje dzielenie list i będzie powtarzała to dzielenie list, dopóki wszystkie nie będą zawierały tylko pojedynczego elementu. A następnie musi być jakaś funkcja, która będzie realizowała scalanie list i będzie stalała je w taki sposób, jak tutaj sobie narysowaliśmy, że będzie ustawiała elementy posortowane w tych kolejnych scalonych listach, do momentu, aż będziemy mieli tylko jedną listę. No to przechodzimy do kodu. To opisaliśmy na poprzednich yy, Lekcjach, tak czy w poprzednich odcinkach, i jeśli tego nie macie, to możecie sobie przekopiować link jest dostępny w opisie do filmu, a my zajmiemy się jedynie tymi rzeczami, których jeszcze do tej pory nie zrobiliśmy, a są nam potrzebne do realizacji tego algorytmu, czyli funkcja podziel, którą też sobie zrobiliśmy w jednym odcinku, zostanie przez nas wykorzystana. No to po dzieleniem listy na dwie części potrzebujemy jeszcze funkcji, która podzieli nam dwie listy. Podzieli, scali dwie listy. To nie, możemy nazwać scal A i B. To będą argumenty, czyli spodziewamy się, że zostaną nam przekazane jako parametry dwie listy. Jedną, którą y, będziemy nazywali A, a drugą, którą będziemy nazywali B. I zwróćcie uwagę, że ja tego nie zrobiłem bez, e, zrobiłem to, e, tą definicję bez wcięcia w odróżnieniu do tych wszystkich funkcji. No bo te funkcje to są metody dla konkretnej listy. A teraz, jak będziemy scalali dwie różne listy, no to wydaje mi się, że lepiej to o, zrobić nie, nie na zasadzie metody, tylko na zasadzie zewnętrznej funkcji. Potrzebujemy dwóch indeksów, jednego dla listy A, a drugiego dla listy B. Może jeszcze sobie tutaj terami zjedziemy trochę, żeby wszystko widzieć. E, I tak, pierwszy może nazwiemy pozycja A, a drugi pozycja B. I zamiast robić dwóch linijek i jednego i drugiego przypisywać do zera, to zrobiłem to w jednym wierszu. To są indeksy, które będą nam służyły do przechodzenia po elementach tych dwóch list, które scalamy. Poza tym musimy stworzyć nową listę, połączone listy, tak ją możemy nazwać, do której będziemy wsadzali elementy z listy A i z listy B. Czyli to jest obiekt klasy lista, tej klasy, którą tutaj napisaliśmy. I na koniec te połączone listy sobie zwrócimy. Czyli łączymy dwie listy i te wkładamy je do tej listy, którą nazwaliśmy połączone listy i na końcu ją zwracamy. Przyda nam się również długość połączonych list. Czyli liczba elementów, która musi się zgadzać z liczbą elementów listy a z, z sumą liczby elementów listy a i list i liczby elementów listy b b długość e, okej, okay, dobra i czemu ja tutaj wywołuję metody na a i b długość e, no bo tą metodę sobie e, napisaliśmy gdzieś tutaj, tak Natomiast, czemu nie zrobiłem tego samego dla połączonej listy? No bo ta połączona lista jeszcze jest pusta. Ja dopiero wiem, że mam się spodziewać tylu elementów, ile mam w sumie w jednej i w drugiej, które będę łączył. A jeszcze na, na tym poziomie nic do, nie dodaliśmy do połączonej listy. Dopiero teraz to będziemy robić. Czyli dopóki połączone listy. Kropka, długość jest mniejsza od długości połączonych list czyli dopóki ta metoda wywołana na połączonych listach zwraca mi wartość mniejszą niż tą, której tutaj sobie policzyłem, że mam się spodziewać, to do, dalej jeszcze wiem, że są jakieś elementy do dodania do połączonej listy. Teraz tak, jeśli element z listy A, czyli A pobierz, znajdujący się na pozycji, pozycja A jest mniejszy bądź równy elementowi z listy B, znajdującego, znajdującego się na pozycji pozycja B, tak, czyli tutaj sobie zmieniam na B, To wtedy do połączonej listy dodaję element z listy a bo jest mniejsze albo równy od tego z pozycji b w przeciwnym razie dodam tego z listy b czyli połączone listy append w taki sposób dodajemy i y, jaki element dodaję? No ten z, y, znajdujący się na pozycji A w liście A, czyli jeszcze raz to sobie tutaj wywołam i dostawiam go do połączonej listy. I teraz, jak już go dodałem, no to przesuwam ten indeks o jeden, żeby drugi raz nie porównywać tej samej liczby. W przeciwnym razie robię dokładnie to samo. Czyli jeśli A jest mniejsze no to, albo równe, no to dostawiam A, a jeśli nie, no to dostawiam B. Czyli tutaj tylko zmieniamy na B i przesuwamy pozycję B o 1. Teraz, jakby się zdarzyło, że już dostawiliśmy wszystkie elementy z A, czyli pozycja A będzie się równała, a kropka długość to wtedy już nie musimy nic dostawiać z A, no bo doszliśmy do końca tej listy i dostawiamy tylko elementy z B. Czyli while pozycja B mniejsza od B długość dostawiamy B. Jaka to jest sytuacja? No taka, którą nawet sobie omówiliśmy tutaj, jak łączyliśmy te dwie listy. Na początku a, wstawili, yy, te listy były tak e, dobrane, że elementy tej listy wszystkie weszły na początek, listy, która była połączeniem tych dwóch, a później już dostawialiśmy tylko elementy tej listy. Więc na tym etapie nie ma co już zaglądać do tego. I to jest to, co zrobiliśmy w tym miejscu. Czyli jeśli już skończyła się któraś z list, to samo zrobimy dla B, to dostawiamy elementy jedynie z drugiej. If pozycja B jest mniejsza niż e, ru, jeśli pozycja B jest równa b długość, to dopóki pozycja A jest mniejsza od a długość, dostawię elementy z A. I wszystko to jest całe połączenie list. W tym momencie udało nam się już obie listy scalić, no i zwracamy tutaj, tak jak powiedzieliśmy, tą połączoną listę, e, którą nazwaliśmy połączone listy. Pozostało nam jeszcze e, w, w, napisać funkcję, która zrealizuje sortowanie, czyli która będzie wywoływała w odpowiednim miejscu podziel i w odpowiednim miejscu scal. Więc ta funkcja już będzie metodą więc też tutaj po wcięciu piszę def sortuj możemy ją tak nazywać i przyjmuję tylko self i to będzie funkcja rekurencyjna, która będzie wywoływała te dzielenie list do momentu aż dojdziemy do pojedynczych elementów tak? do list składających się z pojedynczych elementów czyli do, e, jeśli się zdarzy tak, że już doszliśmy do listy zawierającej pojedynczy element to wtedy koniec return self. W przeciwnym razie wywołuj. A przecinek b równa się self podziel, czyli wywołuj na sobie tą funkcję podziel i dziel się na mniejsze części. I zapisuj te dwie podzielone listy pod nazwami A i b a następnie. łącz te A i B, czyli tak z e, wypałując wywołując na nich sortowanie. No to się napracowaliśmy. To teraz tak weźmy sobie moduł random i sprawdźmy w ogóle jak to działa. Czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu? Czy działa tak jak się spodziewaliśmy? Stwórzmy sobie listę. Lista równa się lista, czyli tworzymy obiekt klasy lista, który nazywamy lista z małej litery i dodanie, dodajemy do niego 30 elementów: for i in range 30, lista.append random rand int od 0 do 50. Czyli za każdym razem będzie losował jakąś liczbę z przedziału od 0 do 50 i dodawał do tej listy, acz będziemy mieli 30 elementów. No i ponieważ są losowe, no to na pewno nie będą posortowane, ale jeszcze się przekonamy o tym. Sobie wyświetlimy te elementy. Print przed sortowaniem. Lista.wyświetl. Taką metodę mamy do wyświetlania elementów listy. A następnie posortujemy sobie tą listę. Po sortowaniu. I żeby ją posortować, to musimy wywołać metodę sortuj, czyli możemy w tym miejscu wyświetl. I to jest metoda, nie atrybut, więc muszą być nawiasy okrągłe. Dobra. Czyli wywołujemy to, a następnie wyświetlamy. No to odpalmy sobie. Sortowanie przez staranie listy. O, jakiś ten, jakaś literówka. Tutaj powinno być połączone, połączone, połączone i połączone. Dobra, jeszcze raz, jeszcze coś pozostało. Chyba wszystko, dobra. Jak nie, no to jeszcze raz coś poprawimy. Eee, połącz okej, okay, no tak połączne Długość połączonych list. Pożonych list. Dobra, no do czterech razy sztuka. Czyli tak, przed posortowaniem mamy jakieś 25, 15, 46 itd. i tak dalej, i najmniejsze chyba jest 0, potem mamy 1 i widać po posortowaniu przesortowało się. I nawet jak były takie same elementy, no to też są ustawione w dobrej kolejności. Czyli działa tak jak należy. Najtrudniejszy moment wydaje mi się tutaj ta funkcja scal, żeby dobrze sobie wyobrazić, co tak naprawdę chcemy zrobić. A później e, rekurencyjnie wydaje mi się, że też e, w miarę prosto e, jest zrozumieć e, o co chodzi w tym sortowaniu, kiedy łączymy funkcję podziel i funkcję scal.